Cześć, witam bardzo serdecznie z tej strony Liso, to jest kolejny odcinek z Farminga, Cześć. oczywiście Osina ze Smajakiem. Cześć. No i lecimy kolejnym odcineczkiem, już chyba 41, jak się nie mylę. Dzisiejszym odcineczkiem, jak widzicie, John Direct na pierwszym planie, a pod nim talerzówka. Co za talerzówka, skąd znowu wziąłeś pieniądze na zakup? No nie wziąłem na zakup, znowu dostałem na testy. Sobie dobrałem i Ja mam. teraz żyję samymi testami, więc tak to wygląda. Więc za taki ładny zestaw możecie dostać od razu łapeczkę w górę. A my co, lecimy na pole, bo będziemy talerzować po offsie. Niestety na tym samym polu będziemy robić znowu drugi odcinek. Ale tam właśnie idealnie pasuje na talerzowanie, bo tam będzie burak cukrowy w następnym sezonie. Więc tak to będzie wyglądać. Smajka, ty masz trochę szybsze bieganie niż ja, czy nie? No. A weź idź mi zobacz tam po zbożu na tym długim polu 27, co tam jest zasiane. Może tam mogę zrobić też talerzówkę, czy nie? Tak mi się wydaje, że tam też trzeba, bo można, mógłbym. Co tam jest zasiane? A to jest to, nie? Jak ja idę w runapy takie gdzieś 4-7. Przeszedłeś już. Od tego. Tutaj była pszenica, czyli to będzie zboże, czyli to będzie rzepak. Zboże jest? Tam? Tak. No to dobrze, tam będzie buraczek na 1,20, to jadę tam jednak. Nie będzie dwa razy na tym samym polu. No właśnie teraz jak się przypomniałeś, że jak właśnie jechałem, to że tam zasiałem specjalnie właśnie dwa razy zboże, to żeby tam był burak, żeby tam był burak na dobrym. To talerzówka. Chłop szoku jest. A? Jaka to talerzówka? No ogólnie wjechałem sobie w rzepaczek. Ale jeszcze trochę za duża wilgotność tam, więc mówię, dobra, odpuszczam dzisiaj, jutro sobie raczej będę go mucił. A dzisiaj sobie wlecimy z talerzowaniem. Więc, a teraz, Mike, co robisz? A tu będzie ten, ale będzie rzut chodził. Co teraz, Mike, robisz? Jak teraz sobie ten rzepak, a potem się biorę za przywóz. Obornika, bo cię dogadałem z tym, z PGR-em. Ale robisz to na odcinku, czy nie? Czy na odcinku będę rozrzucał? No moim zdaniem właśnie będziesz robić dwa odcinki. Jeden z rozrzucania, drugi z przewozu. Znaczy, tak mi się wydaje. Ale że ja przewożę, a ty rozrzucasz? Czy jak? Nie, no że ty przywołujesz sobie i ty sobie rozrzucasz. No masz dwa, jakby... plan na dwa odcinki, ale nie no, albo nie wiem, możesz zrobić na przykład teraz rozrzucania, na wiosnę ty zrobisz przywóz obornika na pole, a już drugiego rozrzucania nie będziesz robił, o to możesz też tak zrobić. Tak, właśnie. Czekajcie, bo ja teraz jak sobie patrzę. Ja mam jeszcze sobie jedno pole. Boże, ile mam rzeczy wypowiedzianych, to jest szok. Hmm? Ile mam rzeczy wypowiedzianych, to jest szok. No tak sądziłem okay. Właśnie, że ta talerzówka może być trochę za duża do mojego jelonka. No i trochę jest za duża. Bo pod górkę nie daje rady sobie za bardzo, ale... 8 metrów jakby nie było, nie? To robi swoje. Wiadomo, jelonek na GPS-ie to nic nie trzeba robić. Nie wiem, trochę drzwi, bo 14 stopni to... Trochę chłodno. Ładnie idzie akcja. Nie będzie jakoś... W sensie, sądzę, że... Lagi mam. Że w odcinku to walniemy. Wiem, bo się bawię. Się nie baw. Sądzę, że na odcinek powinniśmy to ogarnąć, te pole. No i dobra, teraz już pełna prędkość. Polecimy. No i ogólnie jesteśmy w niedzielę i znowu jesteśmy w dupie z nagrywaniem odcinków, ale to mniejsza z tym. Jest niedziela, do mnie odcinek trzeci się nagrywa, to jest moja jeszcze żadnego nie masz. Tak, jest moja, ty jeszcze żadnego nie masz. Mhm. No więc jest Marek jeszcze. A nie masz za zera żadnego? Nie. Nagrywaliśmy tylko do mnie. Nagrywaliśmy tylko trzy odcinki, ja? Tak. No ja nagrywaliśmy trzy odcinki, bo później spadaliśmy. To musimy jeden z od zera. Nie, trzy z od zera nagrać. No, ale nie ma czarka, nie? To ogarnię. Jak się męczarka, no to jeszcze trzeba nagrać jeszcze dwa z rafta, trzeba jeszcze nagrać
z ETS-a wreszcie ruszyć z tym. Trzeba ruszyć. To jeszcze dużo zostało do nagrywania nam. Ja jeszcze muszę nagrać sobie jeden z Owoli. Czyli się ci powiem. No to się teraz muszę wyrzucić. Musisz? Mamy nerwują. Żydery. No to nie. Ja lagi. To nie wiem. Nie, ja tam jakoś super lagów nie ma chyba. Tak fajnie się jeździ ze środka, bo GPS-ik jest to. Nawet nie trzeba ogarnąć się jakiejś prostej jazdy czy czegoś. Można się patrzeć tylko do tyłu, do przodu i... Walone wszystko. No naprawdę ładny, fajny wada sztacik. No to... Ale chyba bym, bo ogólnie jeszcze mi proponował, znaczy... Jeszcze mają 6,4 metra. Czyli 1,5 metra trochę lekko ponad mniejszy niż ten. Chyba tamten by był, a może i ten, kurde, ciężko. Musiałbym go przetestować poza odcinkiem, tak wiadomo, przetestuję na tamtym polu po offsie, tam jest większa górka. I wtedy tam zobaczę, jaką tam będę jechał. Bo wiadomo, można by było taką talerzóweczkę kiedyś tam za kilkadziesiąt lat zakupić. Nie no, naprawdę teraz na samych tych jadę kredyt, znaczy teraz na testach. No ale pierwsza rzecz, którą muszę kupić, to jest kombajn na następny sezon i siewnik by się przydał na ten sezon, więc zobaczymy. Czyli ogólnie nagramy z osiem tylko leśników? Dwa. Ten jeszcze jeden. To po odcinku twoim wyjdę z farminga na chwilę. Boże, znowu co odcinek będziemy wychodzić? Znaczy, tak. Jeszcze przed odcinkiem wyszliśmy. O shit, trochę żebym krzywo wjechał. GPS ustawiony, pięknie idzie. Kurde, robota, jak nie wiem. Dwa przejazdy zrobione, pół pola zrobione. No tu jeszcze muszę wapno rozbić, pamiętaj, jest manek. On 38 też muszę rozbić wapno. Na każdym polu muszę rozbić wapno. Podasko. To będzie chyba odcinek z wapnem, co? No możliwe. Ty na piątce musisz rozbić wapno. I pasek na 43. To jest jakiś fajny rozsiewacz w ogóle do wapna? Jest. Nie wiem, ty mam lagi. Agromaszem jeszcze porobił. Czekaj chwilę. Dobra. Jedziemy. Ale ładnie John Direct się sprawuje. 5,8 motogodziny, 5,9 właśnie wybiło. 6 motogodzinek na dzisiejszym odcineczku wybiję. Mało jak na razie. No to jak tam w swoim klasie masz? 24 to godziny. Tak na razie. To ładnie jest w kombajnie. Mi zostało jeszcze dwa pola do ścięcia. Więc został mi rzepaczek, duże pole i ja soja, małe pole. Na ostatnie pole, moje. A no i właśnie będziesz miał odcinek jeden z rzepaku, ze żniw, właśnie soi. Bo soi jeszcze nie było w ogóle na kanałach. Więc sobie zetnę na odcineczku. Dobra, ogień. Więc ja już mam plany na następny odcinek, ty też masz plany na następny odcinek. I wszystko. I na dół i leci. Kurde, ale mi się pięknie robi na tym GPS-ie, masakra. Ten nawija tam kierownicą. A jak? Ty, no mam 10 minut odcinka, jak to wygląda z polem.
Ty, no i ja dam radę chyba na odcinku. Muszę dać radę. Gdzie biegniesz? Do ciebie, na połowę. Ja tylko teraz wywalę się. No. Jakiego ma sprinta, to jak niemożliwe. Lampki zapalić, proszę bardzo. Nie trzeba z kogutów. Na polu jesteśmy. Szanujmy się. Czuję, jak robisz screena, nie? A ja czuję, że mi chyba na pracach nie daje rady. O nie, źle się bawisz tu. Jak tam, jak sądzisz, jest moment, jak mi idzie robota? Szybko. Szybko, nie? Ale jak mi idzie robota? Wolno mi. No gdzie ty jesteś? Na A tutaj kosisz. Co tam masz do ścięcia? Rzepak. Jak ma soja? Zaraz będę i zobaczę. No, wydaje się, jakby było, już 10 normalnie. Ale jeszcze nie jest. Mokro. Nie. No, rzepak też trochę mokry, nie? Też czekam jak na razie. Ale rzepak sobie zrobić. Widzisz, twój rzepaczek. Inna odmiana i twój już gotowy, a mój inna odmiana i jeszcze trochę by się przydało poczekać. A może to też od ziemi zależy, nie? Gdzie mogą być jakieś, nie wiem, trochę mniejsze opady, u mnie trochę lepsze, większe i trochę mokrzejsze i... Nie chcę też ciąć mokrego, bo Lego składował w silosie, więc też nie chcę, żeby się zapocił czy coś tam. No pod górkę tutaj ma najgorzej John Deere, tak z 11-12 jedzie, ale ogólnie to... Ogólnie ci powiem, ja z kombajnu jestem zadowolony. Ja ze swojego też, z wypożyczonego. Wydobyłem o połowę mniej i bym miał starszego bilonkę, no ale na klas to klas. Albo bym wydał jeszcze o połowę więcej. I bym wydał, bym kupił sobie Hurlanda, który miał 4 metry kwadratowe. Wydał. Kurde, mnie kawale, tak. Już. Patrzcie, widzicie tutaj, wjechałem sobie, zrobiłem kółeczko, tutaj dojechałem. No i mówię, dobra, jak się nie opłaca. Prawie cały zbiornik złuciałem, więc mówię, dobra, to wracam. Jutro spróbuję. Więc tak to wygląda. Dobrze, teraz wymyśliłem sobie to talerzowanie. Będę musiał skończyć rzepak ciąć. Musimy się przyspieszyć, bym musiał czekać, aż soja urośnie. Dopiero z soi bym robił odcinek. To by było, żeby było gdzieś dobra 16:30, nie? No tak, to sobie dzisiaj robię talerzowanie, zetniesz. Co dzisiaj zetniesz, ja jutro będę sobie ciął, a ty będziesz sobie robił... No, obornik. Chyba, że jest... A nie, pogoda jest git. O kurde, jutro muszę ściąć. Bo pogoda się ma poprzeć. Oj, trochę za szybko. Opuściłem, ale git. No ogólnie, wy to oglądacie w poniedziałek właśnie, więc wczoraj nie było live'a. No, właśnie, jak widzicie, jesteśmy na nagraniu trzeciego odcinka do mnie, a musimy nagrać 14 odcinków ogólnie, więc mamy trochę zapierdziel. Myślę, no że i... live'a u Lisa nie będzie, u mnie może to będzie, ale to tam już nie wiem, nie wiadomo jak to wyjdzie. U mnie na pewno nie będzie, bo nie wiem, jakoś dzisiaj zmęczony jestem, mówię. Dobra, dzisiaj tylko nagrywam, a jak będę miał czas wolny, idę się położyć i odpoczywać. No tak, ogólnie od 14 wstałem, więc... Ja nie, że wstałem z... wstałem, obudziłem się, tylko od 14 po prostu wstałem z łóżka. Wszystko, mamy tak godzinę. Jak przez smyneka, bo tak to wyleżał jeszcze dłużej. A, no, napisałeś mi godzinę 3 w nocy. No, godzinę teraz nagrywamy. Mamy godzinę 15. No bo tak, wiesz...
Jak kładłem się spać, to byłem w miarę spoko, więc mówię, dobra, tak, o 11 zaczniemy nagrywać, dajmy na to, że to 14, trochę nagramy odcinków już, o 15 jest walne live, a tak do gdzieś 18, no i o 18 znowu będziemy nagrywać dalej, nie? Ale gdzieś jak wstałem, to jakoś ta chęć mi przeszła bokiem. Ale musimy nagrać tak, i tak czy siak. Czy wiecie, nie musimy nagrać tych musowo 14 odcinków, no ale fajnie by było już, nie? Ogólnie jest tu, wiesz jaka wychodzi mapa? Jaka? Świętokrzyskę. Nie. I się polski rolnik chyba ogólnie przeniesie na tego, wiesz? Na Świętokrzyską. Mówisz, masz tak? Ale od nowa, nie? Oczywiście sobie zostaje to next live albo co innego, ale nagrywanie to będzie już inna mapa. Okej. No i ogólnie. Co mi powiedzieć? Ogólnie tak, co ty masz w poniedziałek? Ty masz polskiego rolnika, nie? W poniedziałek. Muszę nagrać. I to ją. Tam tygodnie sobie włączę. A właśnie, dla tych co nie wiedzą, jeszcze i kto. Dla tych co nie wiedzą i są wytrwali, w 16 minut się oglądają dalej mój odcinek, to będą wiedzieć mój plan tygodniowy nasz, więc tak. Poniedziałek Kosina, u mnie, USMNK, polski rolnik. Wtorek, u mnie Raft, we wtorek ETS, USMNK. W środę, od zera u mnie, USMNK, Raft. W czwartek, Wola, USMNK, od zera. W piątek, ETS, USMNK, Osina. W sobotę, od zera, USMNK, polski rolnik. W niedzielę, Wola, USMNK, od zera. Tak to wygląda. Nasz plan tygodnia. Wydaje mi się, że w miarę spoko jest. Trochę podsiedzieliśmy na nim, jakby nie było. Więc tak, na poniedziałek ja mam odcinek, ty na poniedziałek nie masz jeszcze odcinka. Na wtorek ja mam. Pamiętaj, żeby na dzisiaj wstawić wolę, Osinę, nie? Na we wtorek nie mam odcinka z Rafta. Musimy nagrać Rafta chyba po tym nagramy o Rafta, co? Można. Po Osinie. Nagramy Rafta, a po Rafcie pójdziemy na ETS-a. Niech nagramy ETS-a, to już będziemy w domu. Bo zostanie nam tylko do nagrania od zera. I mi jeden odcinek z Woli, a tobie dwa odcinki z polskiego rolnika. Tylko muszę czekać. Ja nie wiem, czy ja dzisiaj nagram z Woli, bo nie wiem, czy będzie Marcin. Ale Marcin chyba powinien być wieczorem. Ewentualnie, że będzie tak, że zdobyć tykami, jeśli będziemy grali na targach. Też tak może być. Zająć życie. Bo w ogóle Kamiś ma przyjechać do mnie dzisiaj, więc. Nie przyjedzie. Co? Nie przyjedzie. Może jutro przyjdzie, nie wiem. Zobaczy się. Dobra, został mi ostatni pasek do zrobienia. Nie. Tak to oni. Omijaczków nie tolerujemy. Jezu, co jest dzisiaj? Ej, ja nie wiem co zrobiłem, ale ja coś się spsuło mi z GPS-em, znaczy z księgą biegów mi siada. Ctrl C. Mam tu wszystko powyłączane. Nie wiem. Sam jedzie do przodu, sam jedzie do tyłu. Kurde, samo pełna automatyzacja. Moja słonek napisał za długo. Myślałem, że to na ja napisałem za długo. No przecież to nie ja jestem Lisu, tylko ja jestem lisulife.pl. No i patrzcie, tak jak mówiłem, na spokojnie wolne pole w odcineczku. Robimy ostatni paseczek, to psem, że tak będzie gdzieś 20 minut i 30 sekund. Drugi poszczególny będzie gdzieś 21 minut, więc idealnie będzie pasować. Więc no, a wy możecie napisać w komentarzu, jak wam mija wolne od szkoły. Czy macie jakieś zadania już internetowe czy coś? Ja mam dzisiaj ostatni dzień do zrobienia egzaminu kwalifikacyjnego, a nawet nie zacząłem go robić i ja pizgam, jestem w dupie, powiem wam.
Do zagrania tyle odcinków, a ja muszę zacząć robić zadania. Mówię, o, super będzie. Będziemy się napisać za zadanie domowe. Dobra, dojechaliśmy do końca, a ja właśnie napisałem o zadanie. Więc tak, robimy teraz poprzeczniaczek. Kurde, nie mogę się wywinąć z tym ustrojstwem. Gaśnie, jak nie wiem. Opuszczamy. Robimy poprzeczniaczka. No to jeszcze trzeba będzie na dwa razy, fuck. Tutaj wiadomość sąsiada, buraki nadal nie zrobione. A tutaj widzę, że to jest normalnie, on sam mówi mi, że normalnie przez te buraki, że tu zaraz są zasiane, te zgniłe, to już sam mi mówi, że lis ubierz te pole, bo już mi się nie chce na nim uprawiać. Więc niedługo będzie trzeba obstawiam, że wziąć te pole. Kupić. A dopiero po kupieniu siewnika i kombajnu. Dobra, patrzcie, jak się ładnie składa. Dobra, złożony zestawik. Nawrotka. Walona w tym momencie. Dobra. I zostajemy tutaj. I co? Będziemy kończyć ten odcineczek. Będziemy kończyć ten odcineczek. Zapraszam do poprzednich odcineczek do Esmanek oczywiście. Zapraszam na wszystkie serie do mnie na kanale. Na wszystkie serie do Esmanek na kanale. Zapraszam na drugi kanał Esmanek. Zapraszam na wszystkie kanały ogólnie ekipy, więc tak. I zapraszam do łapkowania, subowania, pisania komentarzy i do następnego. Trzymajcie się. Cześć! Bajo!